Cześć! Jestem Karincia i witam was w kolejnym odcinku z serii Krótkie Pokolenia w grze The Sims 4 i to jest prawdopodobnie ostatni odcinek z Angelo niestety najprawdopodobniej będziemy musieli się w tym odcinku z nim pożegnać bo mieliśmy już powiadomienie ostatnio, że już się zbliża do końca swoich dni więc no niestety smutek, smutek, smuteczek bo się pożegnamy z pierwszym z w tej serii to nie będzie pierwsza wizyta rocznego kosiarza w tej serii bo na początku serii jak byliśmy w parku, to kiedyś mieliśmy pogrom seniorów, więc wtedy było troszeczkę gorzej. No, ale na pewno na Angelo się dzisiaj spróbujemy również skupić. Musimy również, tak jak mówiłam, majsterkowanie, programowanie mu tutaj popodnosić, więc co będzie mógł, to tutaj nam troszeczkę porobi, ponaprawia. To są też dwa ostatnie odcinki, w którym widzimy tak mały domek, więc myślę, że w niedzielę 28 lipca może na kanale będzie live, w którym będziemy rozbudować ten domek. Oraz budować część domku dla Błażeja. A więc tutaj również, jeśli chcecie to zobaczyć, to prawdopodobnie będzie live, ale wyczekujcie informacji na karcie społeczności oraz na Facebooku. Prawdopodobnie w sobotę czy w niedzielę powinna się pojawić taka informacja, czy rzeczywiście coś takiego się zdarzy. A ty, mój kochany, kochany dziedzicu, proszę bardzo, ty nie możesz być w historycznym nastroju, więc proszę się tutaj troszeczkę przespać, troszeczkę odprężyć, aby spróbować tę historyczność troszeczkę pokonać, bo widzimy, że tutaj masz za dużo, bym powiedziała, jakichś tutaj pozytywnych nastrójników, więc no... Aha, jeszcze zgrzejnik cię grzeje, tak, centralne ogrzewanie, udane święto, poczucie bliskości, fantastyczne jedzenie, ciepło ubrania. Nie wiem, czy my zdążymy pokonać te wszystkie nastrójniki, żebyś ty nie był aż tak super histeryczny, więc bym wzięła rozbawienie. No, jest dosyć łatwo, bym powiedziała, tutaj Uzyskać. Dobrze, zróbmy może mocne krany, żeby te krany się tak nie psuły często, bo już widzieliśmy, dzisiaj nam się zepsuł kran, albo e, 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 Halo, co robi kogucik tutaj? E, koguciku drogi. Ja, przepraszam, co ty tu robisz? nie powinieneś móc wyjść na zewnątrz, bo to jest zamknięte dla kurek. Dobrze mówię, a gdzie jest w ogóle lola? Gdzie. Gdzie są moje zwierzaczki? Halo, gdzie jest w ogóle Lola? Kurki chyba wszystkie tutaj są, ale nie widzę mojej mojej kuski. Bo ja tutaj zablokowałam wejście dla wigora i nie wiem, czy coś tutaj się nie zepsuło. Halo, gdzie jest Lola? Skup widok kamery. Lola. W kuchni jest. Lolo, ty powinnaś być tutaj. Zapraszam. Nie, dobra, w takim razie ja to muszę jeszcze raz poczekajcie. Odblokujmy. I teraz tak, zablokuj dla e, wszystkich kurczaków, zablokuj dla e, wszystkich kus miniaturek, zablokuj dla wszystkich kotów. Tak to będzie i tak to ma być zrobione. Nie wiem, czy ja jeszcze gdzieś jakaś e, kurka. Ile my mamy w tym momencie? Kurek 4, a więc wszystkie 4 tutaj widzę więc jest poprawnie. Ojejusiu, kurki, 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 moje drogie, no po prostu przyprawiłyście mnie o zawał, no. Naprawdę. Dobrze, więc Angelo już skończył tutaj majsterkowanie. Dobrze, poproszę Cię, żebyś teraz zrobił może samoczynne czyszczenie, proszę bardzo, przy okazji. Anetko, ja Cię może poproszę, żebyś zmieniła strój, bo ona wcześniej na dworze była i się nie przebrała automatycznie, jak weszła do domu. Więc zdecydowanie fajnie by było jakbyś tutaj z powrotem się tutaj, o możesz posłać pocałunek mężowi, pochwalić jego wygląd, czy coś ewentualnie spróbować przynajmniej, więc zobaczymy, zobaczymy a, a ty sobie od, od, odsypiasz żebym powiedziała wszystko dobra, jak teraz wstaniesz, nie, nadal jesteś nadal jesteś historyczny, no a naprawdę, dobra, nie, no nie, nie pokonamy tego, no, no musisz iść spać no, no przepraszam, no ale no inaczej się nie da, więc Błażej skończył pisać wstępną wersję swojej pracy semestralnej. Bardzo fajnie, bardzo miło. Ale możesz teraz i sobie zjeść śniadanko, bo jeszcze tego nie zrobiłeś i jako jedyny się jeszcze nie przebrałeś, więc również możemy to zrobić. A, Angelo, proszę bardzo, mocny krany również w łazience, skoro na razie nikt nie potrzebuje skorzystać, to możesz też dwie rzeczy tutaj zrobić, a więc mocne krany i samoczynne czyszczenie. E, tak, żeby nam się tutaj udało, więc może w końcu Wigor nam nie będzie podżerał jedzenia z kurnika, więc to też dlatego chciałam mu zablokować. E, kurko, droga, nie, no. Już zablokowałam dla wszystkich kurek, no co to ma być? Wcześniej to tak ładnie działało, no. Halo? Odblokuj. Zablokuj dla wszystkich kotów, zablokuj dla wszystkich kus miniaturek, zablokuj dla wszystkich kurczaków, powiedziałam. Żaden kurczak ma nie wychodzić. Może, oczywiście, że możesz lubić majsterkowanie. No, kurczaki, wy przede wszystkim macie nie wychodzić stamtąd, dobrze? No, jak tak można. No, i później, oczywiście, musimy również nakarmić naszego krowokwiata, więc to też, mam nadzieję, że za chwilę zrobimy, żeby tutaj się nam nikt nie złapał. I proszę bardzo, ósmy poziom majsterkowania dla Angelo. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Więc te tak kuski, te, przepraszam, kurki są troszeczkę niesforne i chcą mi tutaj wychodzić. A tutaj, kto do nas idzie? Pelagia bida do nas idzie. No dobrze. Więc mamy dwa ulepszenia zrobione z lewu, więc bardzo ładnie zlewik ulepszony. Został tylko dozownik. Tutaj mydła ewentualnie. Lodówki chyba ulepszać nie będę, bo z czasem ewentualnie lodóweczkę sobie naprawimy. O, i widzę, że już nie jesteś taki, bym powiedziała. W złym humorze, więc w takim razie możesz kontynuować pisanie pracy semestralnej, bo ty jeszcze jej chyba nie rozpocząłeś nawet, czy rozpocząłeś ją, ale nie skończyłeś pisania, więc dlatego poproszę cię, żebyś poszedł to zrobić, bo twój ojciec musi jeszcze programowanie zrobić, co nie? Ale tak się zastanawiam, czy czasami programowanie, czy bym nie kupiła mu tutaj książki o programowaniu, można byłoby w sumie spróbować zrobić, bo komputer jest zajęty. Chłopacy mają do napisania swoje rzeczy, więc jakbym tutaj książkę z programowania kupiła, to może by się czegoś od... też, bym powiedziała, w teorii nauczył, a nie tylko w praktyce. No bo czasami fajnie wiecie sobie coś przetestować, samemu zrobić rzeczywiście i zobaczyć jak to działa. Ale rzeczywiście czasami warto po prostu wejść do książki, poczytać jak to można zrobić i się dużo szybciej nauczyć wtedy takiej rzeczy. Ale Anahelo, poproszę ciebie, żebyś czytał tę książkę w domu. A nie na zewnątrz, dobrze? Czy wszystkie kurki, tak, wszystkie kurki są w środku, więc jak patrzę, czy czasami nie ucieka któraś nam na zewnątrz, bo to byłoby bardzo, 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 bardzo złe. Dobra, a gdzie mamy Wigora? Tutaj mamy Wigora, no teraz wiesz co? A może wypuścimy cię na łowy? Idź sobie na łowy, jak chcesz, proszę bardzo. Ruszaj w świat, kochany. Wigorze, proszę bardzo. Tak, możesz spróbować sobie coś tam połowić. Ma, mamy wszystkie prace domowe odrobione, więc to jest gotowe. Również tutaj prezentacja semestralna też jest w super tutaj sprawie, więc to nam nie przeszkadza. I Cyryl, o, w końcu skończył pisać pierwszą wersję swojej tutaj pracy semestralnej. Super. W takim razie, ciebie Cyrylku, ja może poproszę, żebyś dalej poszedł, poćwiczyć dyskutowanie, bo to możesz robić i przy okazji możemy wyłączyć tę głośną muzykę, którą lubisz tak włączać. A twój brat usiądzie do komputera i zacznie redagować swoje prace semestralne. Proszę bardzo, bo on ma jeszcze niezredagowane prace semestralne, które trzeba tutaj zrobić. Mamusia może nam troszeczkę tutaj pomóc, troszeczkę w domu, no bo trzeba się tym zająć. No i Angelo, ja naprawdę mam nadzieję, że my dojdziemy tobą do tego końca tej aspiracji. Fajnie, byłoby świetnie, byłoby to zrobić. Ja też mówiłam o tym, że moglibyście sobie panowie pójść na randkę, więc to też. Myślę, że zrobimy, tylko na początek fajnie by było również, żebyś tutaj spróbował troszeczkę więcej zrobić ze swojej aspiracji, przynajmniej do tego szóstego poziomu fajnie byłoby dojść, nie mówiąc już wiecie, siódmym czy ósmym, więc tutaj nam zostało, no jeszcze 200% do, do zrobienia, więc jak tutaj jeszcze chwilę poczytasz, to będzie super. I rzeczywiście później we dwójkę możecie się wybrać na randkę, a chłopców troszeczkę tutaj zostawimy samym sobie, żeby tutaj właśnie się pouczyli umiejętności, porobili coś w domu. Mogą tutaj szaleć, no Błażej już jest do, dorosły, Cyryl jest już prawie dorosły, więc tutaj myślę, że ze spokojem właśnie mogą tutaj sami coś porobić. Więc jak tam idzie nam, bardzo dobrze im idzie nam, Angelo, więc o, chciałam wiedzieć, jak tylko skończysz czytać książkę to myślę, że możesz tutaj pochwalić wygląd swojej małżonki, zapytać jak jej minął dzień, taka tutaj rozmowa, bo wami seniorami, przy bardzo nawet jesteś teraz już, uuu, możesz ją w takim razie troszeczkę pokusić, no. Widzę, że wiesz co, fajnie byłoby jeszcze skoczyć na taki szybciutki prysznic, bo widzę, że troszeczkę go potrzebujesz i na taką później, późniejszą randkę rzeczywiście również możemy iść. O, i Bożej skończył redagować swoją pracę semestralną. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. W takim razie możesz również E, poredagować drugą pracę semestralną. Więc tutaj bardzo, bardzo, bardzo dobrze, bardzo fajnie, że ci się to udało zrobić. Ty sobie ćwiczysz tutaj też umiejętności. No i Angelo, e, za chwilę jako nasz ten romantyk, który jest bardzo zazdrosną swoją e, żoneczkę, no to myślę, że może ją spokojnie właśnie daj zaprosić. E, za chwilę na randkę, taki już piękny, wymyty. Wyczesany bym powiedziała i uszykowany właśnie do randkowania ze swoją małżonką. I widzimy, że ta zima ten śnieg nam przeskoczył. I oczywiście możemy pójść gdzieś, gdzie może razem będziecie mogli coś zjeść, więc może bardziej Newcrest wybierzemy. I wiecie co? Pójdźmy do takiej super fancy restauracji Szezlamy. Co nie myślę, że to będzie świetne miejsce na waszą ostatnią randkę jako seniorzy w kwiecie wieku że cieszą się swoim po prostu życiem. Anetka założyła swoją piękną, różową tutaj sukieneczkę. No i oczywiście musimy wziąć jakiś super stolik. Ja myślę, że ten super stolik to możemy wziąć tutaj ten. O, jest nawet, bym powiedziała, dostępny, więc bardzo fajnie. Czy to jakiś pianista podejdzie, żeby grać? Jestem ciekawa. Anetko, też już możesz powoli iść w tę stronę. Ciebie poproszę, żeby było troszeczkę szybciej. Więc zapraszam, zapraszam, zapraszam. Właśnie jestem ciekawa, czy jakiś pianista tutaj przyjdzie, więc może Anetko poproszę cię, żebyś może nawet zatrudniła pianistę. No, pianista jest już w drodze i miejmy nadzieję, że tutaj do nas ładnie przyjdzie. Kto tutaj siedzi na randce? Morgan i Tain. Nie wiem, czy oni są małżeństwem, czy nie, więc to będzie ciekawe. Oj, nawet jakiś bocik przyszedł, proszę, proszę, i skierbot. No proszę, ach, i proszę bardzo, Bernice Robles jest tutaj artystką sceniczną, którą, którą zamówiliśmy. Dobrze, to zamówmy do stolika. Coś myślę, uuu, jak wybór szefa kuchni, to rzeczywiście możemy sobie wybrać wineczką. No i na pewno jakąś molekularną fantazję może być ten skwierczący trykot na sałatce z koniczyny. Ciekawa sprawa, więc myślę, że jak najbardziej możemy to zjeść, skoro nawet szef kuchni poleca. To się możemy skusić na coś takiego przyjemnego. Ja wiem, że oni nie są głodni. No może Anetka jest trochę głodna, więc tutaj bym powiedziała, akurat, akurat jej wejdzie. No, Angelo troszeczkę głodny nie jest, ale nic się nie stanie. Przy bardzo, możesz okazać mu czułość również, przy bardzo. A musimy sobie oczywiście porozmawiać również. Więc Angelo też tutaj spróbujemy nie rozmawiać. Z... Co ten chce bot zrobić? Halo, zamów do stolika. A to jest. Bot jest tutaj kelnerem. No, no tego się nie spodziewałam. Pierwszy raz widzę, żeby bot był kelnerem w grze, ale okej. Okay. Okej. Okay, nic, nic nie mówię. A, ożywiona rozmowa jest w głębokim zamyśleniu. O właśnie, tutaj muszę tego szukać. Więc o, możemy sobie właśnie porozmawiać. Miłosna pogawędka, no. Więc zdecydowanie, zdecydowanie spróbujemy, żeby mieli wspaniałą ostatnią randkę. Na pewno na złoto spróbujemy ją tutaj zrobić. Anetko nie baw się w telefonie dobrze. No ja wiem, że jesteś troszeczkę głodna, ale zdecydowanie nie baw się w telefonie dobrze. No, możesz sobie troszeczkę e, poflirtować. Ferdynand do nas dzwoni i chciałeś byś pójść na randkę. Również oczywiście miłość wisi w powietrzu. Sama jestem na randce, a to w takim razie odpisywałam mu na tego SMS-a. On zapytał, czy powinienem zaprosić tego i tego na randkę. Ona mówi: Tak, zapraszaj. Zapraszaj. <grywa> ja sama jestem na randce, więc mi nie przeszkadzaj. No, o, proszę bardzo. O! I bo jesteśmy w romantycznym nastroju, proszę bardzo. Obiekt uczuć nawet. O, im się włączył tak na stare lata. O! się jej posłał pocałunek, to też się nam to zaliczy, czy nie? Czy, czy musisz, bym powiedziała, jej dać pocałunek, żeby tutaj zaliczyło się jako pocałuj swoją sympatię, bo zaraz dostaniemy. Już dostaliśmy jedzonką, więc taki pocałunek jeszcze. Nie, chyba będziemy. Chociaż zobaczmy, zobaczmy. Nie, będziemy musieli się pocałować, żeby, żeby to zaliczyć. Dobrze, więc Simowie zaczynają pić, i jeść. A, pod, a, po, a propos restauracji, to w najbliższej aktualizacji ma być właśnie naprawione z 23 lipca, czyli aktualizacja, która wychodzi w dniu publikacji tego odcinka, nawet. E, to właśnie ma sprawić, żeby w restauracji inni Simowie również i pili i jedli, chociaż ja nie widziałam takiego problemu u mnie. E, a jak chodzimy tutaj, to jest dosyć dobrze. Czy jak normalna jakość, a to jaka była? Nie, nie wiem, nie zdążyłam zobaczyć, ale widzę, że Anetka bardzo szybko zjadła. Hipnotyzująca harmonia, proszę bardzo, i, i interesujący smak, proszę bardzo, więc tutaj skosztowała kuchni molekularnej, się jej nauczyła. Angelo jeszcze też musi dokończyć jedzenie, żeby tutaj się nauczyć do końca. Myślę, że ciasta zamawiać nie będziemy, bo to byłaby już duża ekstrawagancja, bo. a jesteśmy na jedzenie, więc myślę, że. Że nie warto, ale proszę bardzo, jakąś taką nową potrawę. Ten makaronowy ser mogliśmy też za zrobić ewentualnie, żeby móc się go nauczyć, ale no wiadomo, też warto wiedzieć, że tutaj, żeby się takich molekularnych dań nauczyć, no to też nasi simowie muszą mieć tam jakiś poziom umiejętności, więc to też nie jest tak, że każdym symem pójdziemy od razu się nauczyć gotować. Więc jakbym chciała pójść właśnie Cyrylen tutaj na randkę czy coś, no to fajnie byłoby, żeby też miał e, wcześniej. Fajnie, że rzuciłaś te talerze obok nas, e, nauczone bym powiedziała te. Umiejętności troszeczkę szybciej. Dobrze, w takim razie jeszcze może ją mm, obejmij czy coś? O, właśnie, obejmij, proszę bardzo. Trochę już się całowaliśmy, no ale okej, okay, no dobrze, to jest szezlama, no Eleganc nie, eleganckie miejsce. My się tutaj całujemy jak szalenicy seniorzy, no. <noise> Seniorom to się wybacza, takie rzeczy co nie, no. Ale oczywiście również zakończmy posiłek i zapłacimy. Ile? 38 simolonów, widziałam? Ile zapłacimy? 38 simolonów to po prostu bardzo tania sprawa i taka szezlama naprawdę bym powiedziała powinniśmy zapłacić dużo, 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 dużo więcej, ale okej, okay, fajnie myśl o obiekcie, uczuć proszę bardzo, więc też masz takie te interakcje odpuść sobie e, spróbuj odpuścić sobie na w pamiętniku ale nie, oczywiście tego robić nie będziemy ale oczywiście możemy wspaniałą randkę zakończyć no my w ramach randki e, nie możemy iść na inną parcelę jeszcze nie można iść, więc mam nadzieję, że to może zostanie zmienione w aktualizacji, albo zostanie dodane do dodatku, że tam, jak będziemy robić tamte randki, to że będzie można się tutaj przenosić pomiędzy parcelami. Ale niestety na razie tego robić nie można, więc jestem ciekawa, jak to wpłynie na takie również normalne randki. Czy takie normalne randki będą w ogóle możliwe do roboty? No bo jak ktoś ma pakiet rozgrywki, historie ślubne, to normalnych ślubów z gry podstawowej robić nie może, więc jestem ciekawa, czy randki z. W dodatku zastąpią normalne randki, tak jak jest to w przypadku ślubów. A chciałabym, żeby seniorzy zakończyli randkę w łóżku, no. No jak, a gdzie? Dobrze, ciebie poprosimy, żebyś poszedł na prysznic. Widzę, że reagowałeś na pierwszy śnieg, czy ty? Nie, ty nie redagujesz swojej pracy semestralnej, więc proszę bardzo, redaguj swoją pracę semestralną. Proszę bardzo, robimy to, robimy to, piszemy ładnie pracę semestralną, czy nadal masz hałaśliwy? Tak, nadal jesteś hałaśliwy. Rodzice wrócili do domu, że bardzo, a zareagowali negatywnie, że tak głośno słuchasz muzyki, więc tak. <noise> Nie pochwalają tego, tej hałaśliwości, bym powiedziała. No ale cóż, no takie życie. Takie życie. E, czy Wigor wrócił do domu? Tak, jest tutaj w domu z powrotem, więc zapytaj, co się stało Wigorowi i również możesz tutaj go przytulić, bo tak jak mówię, Wigor to jest jego kotek, więc on się będzie z Wigorkiem wyprowadzał, więc już niedługo kotka mieć u siebie nie będziemy mieli. Więc czegoś się boi, o daj mu troszeczkę miłości, żeby mu było troszeczkę lepiej. I Angelo, poprosimy Cię, żebyś poszedł na toaletę i w sumie jesteś zmęczony, więc później możesz iść spać. No seniorzy się strasznie wymęczyli na randce, więc tutaj szybciej idą spać. I widzę, że ty też jesteś historyczny, ciebie również to dopadło, więc idziesz spać, więc już jest dosyć późno, więc w sumie możesz iść spać, a znowu po nocy tutaj nasz Cyril będzie odrabiał pracę domową, będzie on teraz w sumie pisze pracę semestralną, więc no dobrze, niech ją pisze. I jutro na zajęcia idziecie znowu na 15 i macie tylko jedne zajęcia, więc tutaj jutro będziecie mogli sobie też dłużej posłać, więc spokojnie Cyril ma czas. Od rana Błażej zrobił ramen, więc wszyscy na śniadanko jedzą ramen. Proszę bardzo, niektórzy się uczą jeść ramen, więc zobaczymy jak to pójdzie. Widzę, że za oknem zbiera się na burzę, więc mam nadzieję, że nie będzie padać, albo że nie będzie padać zanim jeszcze będę tutaj dla was nagrywać ten odcinek, więc zobaczymy jak to będzie. Na razie mam okienko lekko uchylone, żeby to też troszeczkę, bym powiedziała, się chłodniej zrobiło w pokoju, więc może być widzę, psy, słychać inne rzeczy z zewnątrz, żeby wiadomo, jak nagrywam, to wszystko musi się oczywiście psuć, więc tak to mamy. Anetka obecnie tutaj zajmuje się kuską, ale za chwilę też pójdzie po jedzonko. Angelo widzę on też również już wstał i Angelo jeszcze nie miał powiadomienia, że to jest jego ostatni dzień życia, więc... A na pewno dotrzyma do następnego odcinka. Myślałam, że mamy dwa dni z nim, a to jednak nie. Mamy ciut więcej, więc tutaj zdecydowanie troszeczkę dłużej z nami potrzyma. Więc okej, okay, super, świetnie. Ciebie poprosimy, żebyś tutaj tutaj sobie poredagował prace semestralne, tak? Bo o kroku do dwa roku już masz napisane. A jeszcze pochwała sonet na fortepian jest do zrobienia, więc poprosimy Ciebie o to. Cyryla poproszę o to, żeby może ponaprawiał nam różnie rzeczy, żeby i on rozpoczął swoją karierę tutaj dotyczącą sprzątania. Anetko, poprosimy Ciebie, żebyś wzięła sobie tutaj jedzonko i również możemy wypolerować do perfekcji jedzonko. Już tyle? Przecież miało tam być chyba... A ja znowu chyba źle kliknąłam na cztery porcje zamiast 8. Dobra. Już wiem, co źle zrobiłam, bo teraz jak jest z tymi składnikami, to jest na odwrót często... 4 i 8 porcji. Ja z przyzwyczajenia klikam w złe miejsce i trzeba naprawić komputer. W takim razie, Annetka, może niech spróbuje naprawić komputer. Napraw, i Angelo też już się nauczył ramenu robić. Ok, super, świetnie. Zależało mi najbardziej na tym, żeby tutaj Cyril się tego nauczył, bo w sumie taki przepis był dosyć łatwy do zrobienia, więc fajnie, żeby na przyszłość umiał i mógł właśnie coś takiego robić. Gdy będziemy mieli ograniczone zasoby. A propos ograniczonych zasobów, chciałam, żebyś też zdjął tutaj biżuterię ze wszystkich strojów. Proszę bardzo, Angelo. Idealnie, akurat Twój syn jest obok ciebie, bo chciałam, żeby Angelo jako pierścień wręczył go swojemu synowi, dziedzicowi swojemu, żeby to była taka pamiątka. Wiecie, Aneta kupiła to dla. Angelo. Angelo teraz przekazuje to synowi, więc tutaj chciałam to też zrobić w jego urodziny, w urodziny Cyryla, ale nie wiem, czy nam to się jakoś tutaj zrobi, a nie chciałabym też o tym zapomnieć, więc możesz na razie zdjąć tej biżuterię ze wszystkich strojów. Chciałam, żebyś po prostu ten pierścień, pierścień na razie posiadał. Może ty będziesz go nosić, e, może tutaj spróbujemy, aby go dać twojemu partnerowi kiedyś w przyszłości, ale chciałam po prostu żeby tutaj Cyryl właśnie taki pierścień od Angelo posiadał, żebyśmy mogli tutaj ewentualnie mieć go na przyszłość. Dobrze, dlaczego nie możemy zrobić gotowego mięsa? Cyryl nie ma wystarczającej umiejętności. Okej, okay. dobra, w takim razie Cyrylku, ty musisz się nauczyć trochę gotować, więc ugotujmy coś, co mógłbyś zrobić. Masz trzeci poziom umiejętności, więc to jest całkiem, 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 bym powiedziała, przyzwoita sprawa. Możesz zrobić tutaj na przykład pierogi z warzywami, widzę. O, o, mamy gotowe warzywa. Możemy zrobić mąkę. Mamy mąkę, więc jak najbardziej myślę, że można na przykład pierogi z warzywami teraz zrobić, aby było. A Angelo, poprosimy, żebyś skorzystał i pouczył się programowania. Czy ty już skończyłeś redagować tę swoją pracę semestralną, czy coś ci tutaj przeszkodziło? Zobaczmy. Kiepska, znakomita. No właśnie, kiepska, więc proszę bardzo, proszę wrócić do redagowania pracy semestralnej, młody człowieku, Anetka, czy ty nie dojadłaś tego ramenu? Nie wiem, być może, więc dojedz go do końca, bo ty jako ostatnia jadłaś. Więc o właśnie, byłoby miło, abyś dojadła do końca. I czwarty poziom, cyren ma już umiejętności, więc jakby coś, to on sam za chwilę może zrobić ten zamiennik mięsa, a Anetka za chwilę idzie do pracy, co też jest ważna sprawa, a masz tutaj również mleko, które... Zrobiliśmy, pobraliśmy od naszej kuski, która już nie jest pierwszej młodości, mnie gra tutaj cały czas, tutaj mówi: Lola nie jest pierwszej młodości, Lola już nie ma przed sobą wiele życia, Lola nie wytrzyma długo, więc gra mnie, straszy, 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 a Lola cały czas z nami. Dobra, to możesz Anetko jeszcze na koniec dnia zrobić pranie, bo widzę, że tej potrzebujemy i leci FK. Jej, dobra, a my możemy przygotować, to możemy teraz przygotować mięso, to jest i białe, i czerwone, widzę potrzebne do. Zrobienia. Czy my mamy również jeszcze zamienniki warzyw, czy już nam się skończyły? Widzę, jeszcze mamy mięsa, mamy sporo. Mąka, cukier mamy. Mamy ciasto jeszcze. Mąkę, mamy jeszcze ser. Widzę, chleba nie mam, jakbym potrzebowała. Więc ewentualnie można byłoby zrobić. Ale warzyw też nie widzę, więc też ewentualnie możemy zrobić. I przyszły rachuneczki, więc Angelo czyta książeczkę. Ty możesz uprać ubranka i opłacić rachunki, więc zobaczmy co tam nam przyszło. I widzę, że jeszcze po chyba Wigora tam troszeczkę posmyrała. Proszę bardzo, jest jakaś poczta? Nie, tylko mieliśmy. To ewentualnie możesz chwilę posortować pocztę śmieciową i troszeczkę mniej za otwór dostaliśmy, ale okej. Okay. I Anetka za chwilę pójdzie do pracy. I widzę, że ten Wigor to taki łasuk, bym powiedziała, na. Każdą tutaj rzecz, więc tutaj się łasi. Łasi, Czy ta rądzoletka jest już rozładowana? Okej, okay, dobra, skoro jest rozładowana, to ją zdejmij proszę bardzo, bo ona ci już nie pomoże w tutaj mgle mózgowej, która miałaby cię potencjalnie dopaść. Więc niech się tutaj naładuje, a ciebie oczywiście, Angel, prosimy o robienie umiejętności. Więc wydaje mi się, że co najmniej jeszcze jeden dzień będziesz z nami, więc może wtorek będzie jego ostatnim dniem, coś bym powiedziała ciekawym spostrzeżeniem, więc myślałam, że mamy zdecydowanie, zdecydowanie krócej, więc jeśli mam jeszcze chwilę czasu, to jest świetnie, dobrze, to Cyrylku poproszę cię, żebyś właśnie użył płynu do mycia twarzy może, bo tutaj trądzik pewnie na Twojej twarzy, oprócz tego, że tutaj urósł Ci troszeczkę zarost jakiś, więc to również możesz użyć płynu do mycia twarzy, bo nie wiem jak z tym Twoim trądzikiem, a czasami o tym zapominam i może dalej przyjść dyskutowanie bo to ci się na pewno na 100% przyda. I kto tutaj do nas dzwoni, dobrze możecie się, jak najbardziej możecie się poznawać. A my może zaprosimy do nas również Laurę. Laura, 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 zapraszamy do nas, zapraszamy do nas. Może już znalazłaś jakąś pracę, może tutaj coś ciekawego zaraz ze za sobą porobimy. Więc tutaj, jak najbardziej, proszę bardzo, zaprosiłam do środka swoją narzeczoną, więc jak najbardziej, zapraszaj, zapraszaj. Proszę bardzo, publicznie nie, na no, publicznej wyznajmiłość może niekoniecznie jeszcze, ale w pogawędce jest poznaj, proszę bardzo, nie no, to już znasz, jest wszystkie cechy, okaż jej oddanie, żeby nie było, no, proszę bardzo, zażartuj z małżeństwa? Nie, przechwalaj się, co ty na mnie, wiesz, jakie będę miał superuceny. <laughs> Dzisiaj idę na zajęcia, jestem studentem, możesz jej zdradzić sekret również, no. I miło, przyjemnie, no, i myślę, że również sugestywnie, Możecie również pójść na małe bara ona Cię nawet wymasowała, nawet flirciarska do nas przyszła. No proszę, proszę, no idźcie, idźcie, młodzi niech się cieszą tym, co, tym, co mają, a później może troszeczkę porozmawiają więcej z... Uuuu, ale Ania ta będzie musiała złożyć wymówienie, na pewno nie, ale przeczytajmy, co to jest. Wykroczenia w agencji kosmosy. Aneta nie może uwierzyć we ko wszechobecność korupcji, która sięga już najwyższych szczebli władzy agencji kosmosy. W dodatku dziś jeden z równych jej stopniem strażników z kwadrantu Sixem puścił do niej oko, za zapakowując kontrabandę w luku dalekobieżnego statku kosmicznego. Śledzenie innych strażników nie jest jej zadaniem, ale być może aresztowanie dla przykładu kogoś bardziej znaczącego pomogłoby przywrócić porządek i praworządność w całej organizacji. Czy Aneta powinna odważyć się. Czy powinna odważyć się rzucić światło na nieprawidłowości w swoim dziale? Czy lepiej zostawić te kwestie Wydziałowi Spraw Wewnętrznych? Nie chcę y, złożyć wymówienia, absolutnie nie. Pracowanie w tej pracy chyba da nam większe pieniądze niż to, więc no, udajemy, że nic nie widzimy. Ja a propos udawania, że nic nie widzimy, y, muszę również Tobie dać, żebyś pracowała ciężko, bo inaczej awansu może nie być. Więc tutaj dobrze, że o tym mi Anetko E, przypomniałaś, bo mogłoby być różnie z Twoim awansem, jakbym tego nie zrobiła. I widzę, że dzisiaj kurki się trzymają e, i nie wychodzą poza obszar im dany, więc bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Wigor e, chyba też się trzyma z daleka, bym powiedziała, więc tutaj również bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I widzę, że ktoś się znowu tutaj historyczny, no. Jak tak można, no. Dobrze, ale za chwilę to ci powinno przejść, więc nie powinniśmy. Ale masz. Ale nie, no, masz dużo tych nastrójników więc no zdecydowanie trzeba będziecie za chwilę tutaj mm, tak zdrzemnąć, tak, na chwilę przed zajęciami jeszcze. Igor poszedł jeść, tak, więc no to rozbawienie bym powiedziała jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne, więc tutaj zdecydowanie, zdecydowanie trzeba mu przeciwdziałać. Uuu, i widzę, że coś śmierdzi w lodówce. To mogą być jajeczka na przykład, ale widzę, że chyba jeszcze nie. To może być również Mleczko, tak, mamy jakieś mleczko zepsute w lodówce, nawet więcej niż jedno. Uuu, dobra, ale jeszcze pięć mleczek mamy, więc nie jest źle. Angelo, wiesz co, może porozmawiaj sobie również z Laurą. Proszę bardzo, porozmawiaj, porozmawiaj, pokaż jej zdjęcia. E entuzjazmu się nadchodzącym ślubem. No bo pogratuluj jej w ogóle zaręczyn, no. Więc tutaj. O, i chłopacy mają za godzinę zajęcia, no, więc na pewno za godzinę pójdą na zajęcia, ale tutaj właśnie również z Labrą sobie możemy trochę porozmawiać, widzę, że tutaj Summer Holiday, no to przyszła tak ubrana leciuteńko, no ale dzisiaj jest tak chłodnawo w sumie, tej ziemia, śnieg się utrzymuje, a chłodnawo jest. Mm. Wszyscy nie możemy się doczekać ślubu, w szczególności Angelo, bo chciałby dożyć ślubu. I może, nie wiem, może dożyje, chociaż nie no, ten jego paseczek to już jest tak bliziutko, że, że wątpię, ale może jakimś cudem uda mu się porozmawiać z nią, może jeszcze o gotowaniu i wspominaj stare dobre czasy. A, a ty miałeś jeszcze zrobić tutaj te gotowe. A, w ogóle musimy zebrać gotowe składniki, zapomniałam, że trzeba je zbierać. Dobra, w takim razie zebrane i w takim razie przygotujmy jeszcze, a przynajmniej włączmy te warzywa i za chwilę idziesz na zajęcia. Więc dobrze, że chciałam zrobić tę drugą rzecz, no bo kurczę, byłoby słabo. Dobrze, więc e, możesz już stawać, Błażajku, bo za chwilę idziesz na zajęcia. Więc powiedzmy, budzik w, w sensie mnie miałeś ustawiony, więc akurat. Dobrze, idź na zajęcia, proszę bardzo, tylko jedno dzisiaj macie. E, Angelo, tutaj wszystkim się zajmie. Proszę bardzo, błażejku, idziesz na zajęcia. Halo? Na zajęcia, na zajęcia, na zajęcia, proszę bardzo. I na pewno robimy notatki, drodzy panowie. Chociaż o te zajęcia się nie muszę martwić, bo one są dwa razy, w, trzy razy w tygodniu tutaj raczej bym powiedziała, wszystko dobrze pójdzie, więc samer też sobie możesz porozmawiać. Zapytaj ją, czy jest w związku. Samer jesteś z kim w związku? O nie, się zepsuło. Zepsuło się, zepsuło się. Jest singlem, z nikim? A, pewnie już jesteś singlem. Musiałaś mieć. Ona musiała mieć partnera. No to nie może być. Ja na pewno z kimś tutaj do, dorobiłam, więc na pewno jakieś dzieci ma. Chyba, że ja ją zrobiłam w związku Takim potrójnym z, w sumie mogłam, z, ze Scottem i z Liberty Lee i, po, i jedno z nich chyba, nie, jedno z nich było chyba w małżeństwie, a drugie było takim, bym powiedziała, na doczepkę, więc no to jest ciekawa sprawa, ciekawa sprawa. Być może, być może rzeczywiście tutaj um, Samer może nigdy nie miała męża, a może to ona, ale może Samer, ale może tutaj Travis Scott już nie żyje, więc to też jest taka, taka możliwość, jak najbardziej, więc tutaj oczywiście o i Laura sobie idzie. No dobrze, Lauro, droga. Czy ty robisz notatki? Tak, robisz notatki. Anetka dzisiaj uzyska awans. Może, jak się jeszcze postaram, ma jeszcze półtorej godziny, to może się uda. I panowie już wrócili ze szkoły. Proszę bardzo, odrobią szybko sobie pracę domową, jeśli oczywiście są w odpowiednim stanie. Dobrze, są tylko bardzo tej rozbawieni, więc tutaj możemy ich tutaj o to poprosić żeby to zrobili, ja bym chciała, a i musimy po wieczorankiem pójść sobie na ten wykład gościnny, o nich muszę tutaj e, pamiętać, bo są bardzo ważne, ale dopiero możemy pomiędzy 17 a 19 na nie iść, więc to też, e, no w tym momencie jeszcze tego zrobić nie mogliśmy, ale teraz już nam się taka możliwość e, załączy, więc ja może sobie wezmę tylko samego Cyryla, już bez tym razem bez e, Błażeja i szybciutko właśnie na takie zajęcia sobie skoczymy do Brightchester. No mówię, te wykłady wy gościnne no musimy zrobić, więc muszę o nich pamiętać. Im szybciej, tym lepiej. Więc co tym razem nam tutaj oferują? Nauczanie w szkole podstawowej, tworzenie sztucznej inteligencji, analizowanie procesu sądowego. To może nauczanie w szkole podstawowej. Ja wiem, że on ma być takim bardziej pracownikiem biurowym, no ale tutaj nic nie ma związanego bardziej z takimi rzeczami, jest wszystko bardziej takie szkolne. Więc no szybko zróbmy to. Widzę, że tym razem też poszedłeś i do tego budneczku, więc no możesz tutaj również później wyczyścić posąg po twoim bracie, bo to twój brat zrobił, więc patrząc na niego i jest, anetce się udało, jest teraz gwiazdą szerywką, więc brawo, 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 brawo dla Ciebie i bonusik też uzyskałaś w pracy, więc bardzo fajnie. Mamy naprawdę bardzo fajne fundusze i sprawność fizyczna musisz rozwinąć na maksa żeby móc uzyskać kolejny awans, ale myślę, że to kilka rzutów do kosza i zrobimy więcej, nie powinno być z tym większego problemu. Mówię, kosz do koszykówki jest najlepszą sprawą do rozwijania umiejętności tutaj sportowych, więc tutaj nawet Anetka, która jest seniorką, powinna dać sobie radę to szybko zrobić, więc nie będzie to dla nas większych problemów miało, przy bardzo cenna rada dotycząca pieniędzy, Okej. Okay. I chwilowo alarm się włączył, więc taka pauza musiała być z mojej strony. Ale dobrze, szybko wyczyśćmy posąg, żeby tutaj był ładny, wyczyszczony. No właśnie, nie bym działa. tym szprejem, to ty tu wiele nie zadziałasz. Ale okej, okay, niech będzie. Jest czysto, jest ładnie, no bo to był papier, to wystarczyło go pościągać, ale ja tutaj oczywiście e, również e, można tutaj wymalować posąg, więc tutaj wiecie, posąg tutaj. E, Wtedy będzie, wtedy rzeczywiście można by go wysprywać. Dobrze, ale na tym dzisiejszy odcinek możemy zakończyć. Nasz tutaj e, Cyryl ma do zrobienia jeszcze tylko jeden wykład gościnny. Jestem pewna, że jakiś kurs na pewno ukończymy z najwyższą oceną. Musimy to zrobić, to nie ma innej opcji, więc też na pewno będziemy musieli się troszeczkę pouczyć więcej, żeby to zrobić. Więc na pewno to będzie dla Cyryla tutaj priorytet na początek, a więc jego aspiracja, jego Tutaj studia są dla niego na ten moment priorytetem i w następnym odcinku powinien zostać młodym dorosłym, więc zobaczymy, jaką dostanie trzecią i ostatnią cechę. Jestem ciekawa, co to będzie, ale to w następnym odcinku. No i w następnym odcinku pewnie się pożegnamy z Angelo i planowałam również ślub Błażeja, więc będzie się działo, będzie się działo, więc zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie. Muszę jeszcze pomyśleć, kiedy dokładnie, może środa byłaby dobrym dniem, żeby to zrobić, bo oni mają wtedy tylko te jedne zajęcia na 15, więc tutaj fajnie by się to gdzieś tam ewentualnie złożyło, więc ewentualnie można by nad tym w ten dzień wtedy pomyśleć więc jeszcze raz. Dziękuję za oglądanie odcinka, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Oczywiście dziękuję wspierającym za wspieranie tego kanału. Serdeczne serdeczne dzięki dla Was. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania i do usłyszenia. Do zobaczenia. Su, su.